Hej, witajcie z tej strony Peki. Tak, ja żyję i tak dalej. Wiem, że teraz przez długi okres czasu nie nagrywałam wideo. To był też spowodowane z tego powodu, że po pierwsze byłem chory przez 1,5 tygodnia. Doszło się do tego, że miałem zajebane strasznie, jak chodzi o pracę i parę prywatne rzeczy, nie? Więc trochę też streamowałam, próbowałam streamować, żeby to trochę, żeby jakoś to podkreślić, żeby pokazać sobie, że jestem nadal, ale ciężko. No, broda już trochę odrosła, nie? Widać już trochę, nie? Niedługo idę znów do fryzjera, to mi trochę ogarnie to, te kudły. I chciałam wam powiedzieć, że nie bójcie się, ja wszystko teraz będę powolutku znów do tego doprowadzał. Na przykład teraz wyszedł nowy trailer do nowego Championa. Znaczy od razu też reakcję nagram, też będzie po tym wideo od razu, znaczy następne wideo już od razu będzie z tym reakcją, więc tak trochę powolutku wracam do wszystkiego i oczywiście też let's play i tak dalej, znów będę do wszystkiego powrotem wracać, nie? Znaczy WWE, czy Beyond Two Souls i WWE, NBA i Beyond Two Souls, dokładnie te trzy. Muszę to trochę znów rozkręcić, przedstawienie skinów, no trochę chciałem nadrobić jak byłem chory. Nie zdążyłem, bo mi się po prostu nie chciało. Bo byłem chory, gardło mi bolało, nos mi kurwa kapał cały czas i człowiekowi się nie chciało. Też spróbowałem tryhardować, żeby dojść do Dia. Wygrałem nawet 14 meczów pod rząd i 2 razy promocję do Dia zjebałem, więc w tym sezonie nie jestem. Tak to jest, nie? Więc to jest wszystko w sumie, co chciałem wam powiedzieć, że znów powróciłem, że będą wideo i nie martwcie się, jakby co jestem, nie? Cześć.